Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – miłością. Jest to bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem modlitwy i dzielenia się, milczenia i postu. W oczekiwaniu na radość paschalną troszczymy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Troska o bliźniego oznacza, że pragniemy jego czy jej dobra pod każdym względem, fizycznym, moralnym i duchowym. Wydaje się, że współczesna kultura przestała rozróżniać dobro i zło. Tymczasem trzeba z mocą podkreślić, że dobro istnieje i zwycięża, ponieważ Bóg jest dobry i czyni dobro. Dobrem jest to, co rodzi, chroni i promuje życie, braterstwo i wspólnotę. Odpowiedzialność za bliźniego oznacza zatem pragnienie i czynienie dobra drugiego człowieka z nadzieją, że i on otworzy się na logikę dobra. Interesować się bratem znaczy otworzyć oczy na jego potrzeby. Pismo Święte ostrzega przed niebezpieczeństwem, jakim jest zatwardziałość serca wywołana przez swojego rodzaju duchową znieczulicę, która czyni ślepymi na cierpienie drugiego człowieka. W świecie, który wymaga od chrześcijan odnowionego świadectwa miłości Pana i wierności Mu, wszyscy powinni czuć potrzebę prześcigania się w miłości, w usługiwaniu i w dobrych uczynkach. To napomnienie ma szczególną moc w okresie przygotowania do świąt wielkanocnych. Gromadzimy się dziś przy Krzyżu Chrystusa, by snuć nasze wielkopostne refleksje, by zapamiętać, że tylko wtedy, gdy weźmiemy swój krzyż na ramiona i pójdziemy wytrwale za Chrystusem, dojdziemy do ostatecznego zwycięstwa. Dojdziemy do zmartwychwstania. Być Twoim dzieckiem pokornym, dobrym, co z Bożą Matką do nieba zmierza. Być Twoim dzieckiem chcę, Panie Jezu, lecz Ty mnie naucz, jak kochać trzeba. Naucz, jak z krzyżem iść dnia każdego, a gdy upadnę, ucz mnie powstawać. Naucz miłości szczerej bliźniego i jak w dźwiganiu krzyża pomagać. W krzyżu jest mądrość, co nie przemija. W krzyżu jest miłość, co nie ustaje. Więc dziś pod krzyżem Twym, Jezu, stoję i życie swoje Tobie oddaję. Ciężki jest krzyż Twój. Wyszukałem w lesie najgrubszy pień, by gorzkie było Twoje brzemię. Chciałeś mnie zbawić, oto krzyż zbawienia niesiesz. Chciałeś mnie podnieść, padasz pod krzyżem na ziemię. Chciałeś miłować mnie, poznajesz nienawiść. Chciałeś ożywić mnie, z mych rąk umierasz. I ramię Twe pod krzyżem sinieje i krwawi, i drzewo jak płomienie w Twe ciało się wżera. Chciałeś, bym Twoim śladem miłujący kroczył i niósł krzyż, a ja Tobie krzyż na krzyże zbiłem. Śledzę Twoje kroki i badam Twą siłę. Dniowa korona wbija się w twarz, krok na krwi, po oczach, po ustach, dłoniach, ręciach,
wyznacza drogę moich wykroczeń przeciw niebu. Golgotą Twoją moje serce, takie samotne wobec zła, puste, skamieniałe od złych słów i obelg, obdarte z wiary, egoizmem, przepełnione po brzegi, zimne i wiecznie gwóźdź mój Twe ciało skrwawione rozdziela i wiecznie pod ciosami moimi umierasz. A jednak idziesz do mnie, choć rzucam Ci pod nogi płody grzechów, rzeki krętej nieufności. Idziesz do mnie, choć zasłaniam górami rodzinnego szczęścia, rzekami niespełnienia. Idziesz do mnie, tak jak gwałtowny przypływ unosi szkłody, doliny poisz żyznym śpiewem. Idziesz do mnie, com Ci uczynił Jezusie z Nazaretu, że tak mnie tropisz, że pędzasz z uległych miejsc, że nawet we śnie szuka mego serca Twój gorący ciel. Czemu burzysz mi spokój? Chrystus umiera, krzyżowany codziennie przez ludzi, którzy usuwają Boga ze swojego życia. Tak żyją, jakby Go nie było. Chrystus umiera. Umiera wśród kłótni, nienawiści, znieczulicy, wśród nieuczciwości, egoizmu, obojętności. Pan Jezus umarł. Umarł naprawdę. I zrobiło się wtedy tak ciemno, jakby cały świat płakał. Panie, wiemy, że bez Ciebie nie potrafimy pięknie żyć. Bez Ciebie nie potrafimy kochać. Nie potrafimy wybaczać. Nie uniesiemy cierpienia, a przecież ludzkie życie naznaczone jest cierpieniem. Innej drogi do nieba nie ma, tylko ta, która prowadzi przez krzyż i cierpienie. Panie, wiem, że mnie kochasz, że cierpiałeś z miłości do każdego z nas. Bardzo pragniesz, byśmy mieli dobre i mądre życie, by każdy z nas po ziemskiej wędrówce doszedł do Królestwa Niebieskiego. Tam na nas czekasz. Tam każdy z nas ma przygotowane przez Ciebie miejsce. Wymyśliliśmy wyścigi samochodów i komputery. Wymyśliliśmy loterie, telefony, ranione ambicje i chaosu uczuć, systemy filozoficzne, wojny i pomniki, brak czasu. Wymyśliliśmy wszystko to, by zapomnieć o śmierci. I zapomnieliśmy. I cieszymy się z utraty pamięci. Uciekałam przed Tobą w popłochu. Chciałam zmylić, oszukać Ciebie. Lecz co dnia kolana uparte zostawiały ślady na niebie, dogoniłeś mnie. Niechaj Cię przyjmę, aby żadna ściana i cienie między nami już nie stało. Tylko Bóg ze śmierci może uczynić nadzieję. I tylko On nad śmiercią ma władzę. Tylko z Nim można spojrzeć na grób inaczej. Perspektywy. Bo sprawił, że grób doczekania na zmartwychwstanie. Czekajmy więc. Właśnie tej nocy, w jej ciemnościach i ciszy, rodzi się nowy dzień. Przesuwa się kamień twardy, grobowy, tam, gdzie nikt nie ośmielił się tego oczekiwać. Od tego czasu nasze serca są zwiastunami dnia. Płyną lata. Rok za rokiem obchodzimy te święta. Rok za rokiem idziemy z niebiosami do grobu. Szukamy i spotykamy Jezusa.
Dopiero, gdy zwraca się do nas po imieniu, wiemy, że to On, nasz Mistrz. Co roku wracamy do Jego grobu, starając się zrozumieć, co to znaczy cierpieć, być ukrzyżowanym i zmartwychwstać. Nie myśl o swojej śmierci bez zmartwychwstania. Nie patrz z przerażeniem na starzejącą się twarz, pogłębiające się zmarszczki, siwiejące włosy, na słabnące siły. On daje ci silne ramiona, bo chce, by krzyż, który dźwigasz, przeniósł cię do nowego życia. Jezu, ja wiem, w zmartwychwstaniu nie pomógł ci nikt. To wielka miłość, którą rozlałeś w nas, pomaga odwrócić kamień. Przebacz mi wszystkie złe słowa. To one zamknęły twój grób. Chrystus nie ma już rąk. Ma tylko nasze ręce do pracy nad swoim dziełem. Chrystus nie ma już nóg, aby iść dzisiaj do ludzi. Ma tylko nasze nogi. Chrystus nie ma już głosu, aby mówić dzisiaj o sobie. Ma tylko nasze usta. Chrystus nie ma już sił. Ma nasze siły, aby iść dzisiaj do ludzi. Chrystusowi potrzebny był obrót oliwny, Judasz, Kajfasz i Piłat, Szymon i Weronika, upadek i powstanie, krzyż, Golgota i grób. By mógł powiedzieć o swojej miłości do każdego z nas, by dać nam nadzieję, która staje się pewnością. Jak rzeka wolna od lodu, zmartwychwstań we mnie, jak płat odtajałej ziemi, zmartwychwstań we mnie, jak zieleń na drzewach wiosną, zmartwychwstań we mnie, jak ptak śpiewający w maju, zmartwychwstań we mnie, jak wielka radość po smutku, zmartwychwstań we mnie, jak deszcz nad wyschniętym polem, zmartwychwstań we mnie, Chryste, Synu Boży, Chryste, Synu Człowieczy, Chryste, jedyna nasza nadzieja, zmartwychwstań w nas. Na niebie Chrystusie.
się.